Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Moi drodzy bracia i siostry, zmartwychwstanie Pana napełnia nas radością. Śpiewamy radosne Alleluja. Chwalimy Pana. On otworzył bramy życia wiecznego. Zwyciężył śmierć. Dlatego dzięki Niemu możemy żyć w światłości i nieustannie zmartwychwstać do nowego życia. Możemy odnawiać się mocą Ducha Świętego. Korzystamy ze świadectwa apostołów i sami też stajemy się świadkami zmartwychwstania. Dlatego na początku tej Eucharystii przeprośmy naszego Pana za wszystkie nasze grzechy, abyśmy godnie mogli sprawować tą Eucharystię. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój, ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, chwalimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy. Powieka jest Pan Twoja, a nie Boże królujewa, Boże Ojcze Wszechmogący, a nie Syn Ty w dniu dzisiejszym przez swojego Syna pokonałeś śmierć i otworzyłeś nam bramy życia wiecznego. Spraw, abyśmy obchodząc uroczystość zmartwychwstania Pańskiego zostali odnowieni przez Ducha Świętego i mogli zmartwychwstać do nowego życia w światłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Moi drodzy, są jeszcze tutaj dwie ławki, tutaj z tej strony z przodu puste, z tej strony tutaj z samego przodu. A po co stać? Można sobie tutaj usiąść. Tutaj są jeszcze krzesła. Chyba, że chcecie. No to. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Gdy Piotr przybył do domu centuriona w Cezarei, przemówił: wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego, że Bóg był z Nim, przyszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił go trzeciego dnia i pozwolił mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z nim jedli i pili, a po jego zmartwychwstaniu.
On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, w Jego otrzymuje odpuszczenie grzechów. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy. W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy. Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki. Niech dom Izraela głosi Jego łaska na wieki. W tym dniu wspaniałym wszyscy się weseli. Prawica Pana wzniesiona wysoko, prawica Pańska moc okazała. Nie umrę, ale żył będę i głosił dzieła Pana. W tym dniu wspaniałym wszyscy się weseli. Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach. W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan. Bracia, jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie ukryte jest z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Dzięki. Niech w radosne święto paschalnej ofiary wierni jej składają swych uwielbień dary. Owce swe odkupi baranek bez kasy z Ojcem zaspoje dno. Śmierć się zwarła życiem, w boju nadchodzimy. Choć płód życia pochłonę, dziś króluje żywy. Powiedz na Maryja, coś w drodze widziała. Jan zmartwychwstał mego. Pana już żywego
Chrystus już zmartwychwstał. Panuje nad nami, miejscem zaś spotkania będzie Galilea. Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednak nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Zgładzą nasze grzechy. Moi drodzy, w ten dzień zmartwychwstania szczególnie nasza uwaga jest skierowana na powstanie. Bo praktycznie, jeżeli zwrócimy uwagę na samo słowo zmartwychwstać, powstać. I szczególnie, jak wczoraj w tej pięknej liturgii Wielkiej Nocy, ten Kościół był całkowicie ciemny. I można było zobaczyć tylko tą świecę, która prowadzi.
tą światłość. I można sobie też wyobrazić tą ciemność, to zimno tego grobu. Można sobie też pomyśleć o swoim grobie. Czasem może myślimy, że to życie jest takie uwikłane. Jest smutne czasem i takie zimne. I właśnie po to są te święta. Zmartwychwstanie. Żebyśmy zobaczyli swoje życie z innej perspektywy. Z perspektywy Chrystusa, który jest tą światłością, który jest tym ciepłem. To właśnie od Niego powinniśmy czerpać te siły życia. Nie zatrzymywać się tylko w ciemności tego grobu, ale spojrzeć w zmartwychwstanie, w tą nadzieję, w tą światłość, którą On nam przekazał. Pokonał śmierć, pokonał grzech, abyśmy mogli żyć wiecznie. Może nigdy nie zwracaliście uwagi na tą świecę. Jeżeli pomyślimy w kategorii tej świecy jako naszego życia. Popatrzcie, od wczoraj ile tego wosku już się utopiło. I ta świeca będzie schodzić w dół. Za każdym razem, czy będziemy obchodzić chrzest, czy ta świeca będzie zapalona przy ostatnim momencie pożegnania kogoś. Te pierwsze momenty czasem naszej młodości, gdzie się człowiek przewróci, gdzie stawia pierwsze kroki, gdzie jako młody człowiek myśli, to ja zawojuję ten świat, ja pokażę wszystkim, a później te siły jakoś opadają. Pomyślcie o tej świecy dzisiaj paschalnej, że ta świeca świeci każdemu z nas żyjącym, bo pomyślmy, ile osób siedziało w tych ławkach w tamtym roku, a już ich nie ma. Ale ta świeca wiecznego życia też dla nich się świeci. I właśnie ten paradoks tego dzisiejszego święta radosnego, żeby nie tylko skupić się na tym życiu, czasem, tak jak wspomniałem na samym początku, tego ciemnego grobu, aby wyjść z tego grobu, z tego grobu i żeby zobaczyć to światło Chrystusa, tą nadzieję, którą On nam dał i aby każdy z nas też był tą nadzieją dla drugiego człowieka. Aby może swoim światłem, swoją radością, swoim uśmiechem, swoim dobrym słowem, które skierujecie, które szczególnie dzisiaj życzymy sobie nawzajem. Aby były te słowa naprawdę prawdziwe, nie tylko powiedzeniem. Życzę Ci radości, bo chcę, żebyś się radował. Człowieku, który może dzisiaj przechodzisz tą ciemność swojego życia, ciemność swojej wiary. Może tak jak za tydzień święty Tomasz powie, nie, jeżeli nie dotknę, jeżeli nie włożę tego palca, to nie uwierzę. Nie bądźmy tak jak Tomasz. Bądźmy tym światłem dla drugiego człowieka. I tak jak wspomniałem, powiedziałem, dzielmy się tymi dobrymi słowami, nadzieją, radością, bo jest wystarczająco smutku w naszym życiu. Ktoś odchodzi, czasem niespodziewanie. I wtedy zastanawiamy się nad tym życiem wiecznym. To święto jest właśnie dla nas wszystkich uświadomieniem, że to światło świeci dla nas. To światło świeci dla wszystkich, którzy już odeszli do Pana. I to światłem powinniśmy się dzielić tą radością, szczególnie dzisiaj. Tą radością, aby tą radość odkryć w sobie na nowo i świecić każdego dnia. Amen.
Teraz proszę powstańcie. Drodzy bracia i siostry, przez misterium paschalne zostaliśmy w sakramencie chrztu pogrzebani wespół z Chrystusem w Jego śmierci, aby razem z Nim wkroczyć w nowe życie. Po ukończeniu 40-dniowego postu odmówmy nasze przyrzeczenia chrzcielne, których niegdyś wyrzekliśmy się złego ducha i jego spraw, a przyrzekliśmy służyć Bogu w świętym Kościele katolickim. Dlatego teraz pytam się każdego z was, czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby cię grzech nie opanował? Wyrzekam się. Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Wyrzekam się. Czy wierzysz Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Wierzę. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy umęczonego, pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Wierzę. Czy wierzysz w Ducha Świętego, Święty Kościół, powszechne obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Bóg Wszechmogący, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas odrodził z wody i Ducha Świętego i który udzielił nam odpuszczenia grzechów, niech nas strzeże swoją łaską w naszym Panu Jezusie Chrystusie na życie wieczne. Alleluja, alleluja.
Zmartwychwstania z wdzięcznością skierujmy nasze prośby do Boga Ojca. Módlmy się za Kościół, aby niestrudzenie niósł radość z życia, które przywrócił nam Zbawiciel. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nowo ochrzczonych, aby w życiu nieustannie byli prowadzeni światłem Ducha Świętego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich, którzy nie znają Chrystusa, aby mogli spotkać autentycznych świadków Ewangelii. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za cierpiących, zniewolonych i pogrążonych w rozpaczy, aby doświadczyli dotyku zwycięzcy śmierci. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszych zmarłych, aby zaznali radości życia wiecznego w Królestwie Niebieskim, szczególnie polecanych w tej mszy świętej. Kazimierz i Melania Lisowicz, o spokój wieczny nad dusz Katarzyny, Franciszka i ich dzieci, Teresa Konopka, Czesława Mulewska, Henryk Masłowski, Irena Okońska, Zbigniew Okoński, Krzysztof Krzywosz, Andrzej Nyc, Bronisława i Jan Kerendys, Aleksander Reszuto, 3 miesiące po śmierci. Podejmie się także o Boże błogosławieństwo dla Anny, i w intencji nas samych, abyśmy wyznając wiarę w zmartwychwstanie Jezusa, byli Jego autentycznymi świadkami. Ciebie prosimy. Boże nasz Ojcze, wysłuchaj nas i udziel nam łaski, abyśmy razem z Chrystusem powstali z niewoli grzechu i dążąc do tego, co w górze mogli przebywać w Twojej chwale, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, pełni wielkanocnej radości składamy Tobie ofiarę.
przez którą Kościół odradza się do nowego życia i nieustannie się karmi, przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami i z duchem twoim, górę serca znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym dniu uroczyście głosili Twoją chwałę. Gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha, On bowiem jest prawdziwym barankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając przywrócił nam życie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie. Bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia. Amen. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą.
Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, świętymi apostołami i męczennikami, świętym Tomaszem z Wilanowa i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie urzędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Błażeja, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Pamiętaj, Boże, o tych, których odrodziłeś z wody i Ducha Świętego, udzielając im odpuszczenia wszystkich grzechów. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą i w miłosierdziu swoim, dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci, rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzysz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. A uczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Odpuść nam nasze winy, jako nie odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjście naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój Wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem, doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Boże,
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ciało i krew Chrystusa niech nas strzeże na życie wieczne. Amen. Pieśń numer 230. Alleluia, niech on nam
Jego słowo zawsze trwa. Alleluja. Wieczną prawdę w sobie ma. Alleluja. Serny skłębiesz słowa treść. Alleluja. Bracia mnie radość. Pokarmem naszej duszy umocnie.
Boże, Ty przez wielkanocne sakramenty udzieliłeś Twojemu Kościołowi nowego życia. Otaczaj go nieustannie swoją opieką i doprowadź do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. No takie krótkie ogłoszenie. Jutro poniedziałek wielkanocny. Będziemy mieć mszę o godzinę 8 rano, w języku angielskim i o 10 rano w języku polskim. W imieniu swoim księdza proboszcza, Roberta Diakona, bardzo Wam wszystkim życzę błogosławionych, zdrowych i tak jak wspomniałem, tych prawdziwego znaczenia tego, co sobie życzymy. Jeżeli życzymy sobie radości, to życzmy sobie tej radości. Tego zdrowia, żeby naprawdę nie były to tylko słowa, ale naprawdę słowa mające znaczenie w naszym życiu, moim i tym szczególnie, którym właśnie życzymy, te zdrowych, radosnych świąt. A dziękuję Mateuszowi za granie, za śpiewanie dzisiaj rano w ciągu całego Triduum, wszystkim ministrantom i szczególnie Wam. Wam wszystkim tutaj zgromadzonym, tak pięknie obchodzącym to święto piękne zmartwychwstanie naszego Panie. Niech Wam szczególnie Bóg dzisiaj i każdego dnia błogosławi. A teraz... A teraz pochylcie swoje głowy na błogosławieństwo. Niech w uroczystość wielkanocną błogosławi Was Bóg Wszechmogący i zachowa Was od wszelkiego grzechu. Bóg, który przez zmartwychwstanie swojego Syna odrodził Was do życia wiecznego, niech da Wam udział w Jego chwale. Nasz Zbawiciel przed dni swojej męki doprowadził nas do wielkanocnej radości. Niech sprawi, abyście obchodzili nieprzemijające święta w radości wiecznej. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja, alleluja. Niech będą w ziemi. Alleluja, alleluja. Serce prono. Gość rodziła,
wstawał nad Panami, podszedł do Niego za nami. Alleluja, Alleluja. Podszedł, wstawał nad Panami, podszedł do Niego za nami. Alleluja, Alleluja. Cieszę mi wesel się w niebie, prośko za nami w potrzebie. Weźmy się też tam do sali i na wiek niech uśpiewali. Alleluja, Alleluja. Weźmy się też tam do sali i na wiek niech uśpiewali.